Dzień dobry, a tym gościem jest Andrzej Zybertowicz. Kłaniamy się po raz pierwszy w RMF FM. Dzień dobry. Doradca prezydenta Dudy. Czy pan prezydent powinien nakłaniać prezesa NBP, profesora Glapińskiego, by ujawnił zarobki swoich pań dyrektor, swoich zaufanych pań dyrektor? Chce tego senator Jackowski, chce tego wicepremier Gowin. Widać, że to jest problem. Nie wiem, czy prezydent powinien angażować się w sprawę tego typu. Prezydent, przypomnę, wysunął kandydaturę profesora Glapińskiego. No, czy nie poczuwa się do współodpowiedzialności za to, jak się sprawy mają? W ostatnim tygodniu nie rozmawiałem z prezydentem. Nie wiem, jaki ma pogląd w tej sprawie. A pan jaki ma pogląd w tej sprawie? Nie widzę powodów, żeby tego typu informacje, jak zarobki osób pełniących funkcje kierownicze, nie były jawne. Czyli to powinno być jawne. Jestem przeciwnikiem szalejącej transparentności. Wybitny politolog Iwan Krastow wykazał, że transparentność potrafi zabić demokrację nadmiarowo, ale w tym przypadku nie widzę powodu, żeby... No właśnie, ale to jest mój osobisty pogląd. I bardzo dobrze, skupimy się na pańskim osobistym poglądzie. Panie profesorze, w takim razie, nie panie doradco, panie profesorze, skąd to się bierze? Dlaczego prezes NBP nie zdaje sobie sprawy z tego, że kilkudziesięciotysięczne zarobki, które są komentowane przez tydzień w prasie, no, nie przysparzają ani jemu powagi, ani obozowi, który go wysunął? Prezes NBP poinformował chyba jasno, że te zarobki nie odbiegają od tych, które były w okresie funkcjonowania poprzedniego prezesa. Pamięta pan histerię wokół zarobków współpracowników Marka Belki? Nie, nie pamiętam takiej histerii. Prawda? Ale wie pan, po pierwsze, ja bym tego nie nazwał histerią. Mam wrażenie po prostu, że ludzie się bardziej zainteresowali NBP po tym, jak prezes Banku Centralnego bardzo zaangażował się w obronę byłego szefa KNF-u, pana Chrzanowskiego. No może, ale ta selektywność podejścia mediów w eksponowaniu pewnych wątków jest znamienna dla naszych czasów. Media bywają selektywne, to prawda, i bywa to czasami również... Pamiętając, że selektywność to eufemizm, bardzo tak, delikatne ja też się posługuję tym eufemizmem. Panie profesorze, dobrze, ale zostawmy eufemizmy. Innym tematem, który wzbudził ostatnio pewne zainteresowania na poruszenie opinii publicznej, była nominacja Adama Andruszkiewicza do Ministerstwa Cyfryzacji. To wzbudziło sprzeciw niektórych środowisk żydowskich. Prezydent jako człowiek zaangażowany w dialog polsko-żydowski, nie wiem, rozmawiał z kimś z tamtej strony, uspokajał nastroje. Nie sądzę, żeby poziom zaniepokojenia środowisk żydowskich był tak wysoki, że wymagałby ingerencji prezydenta. Zastanawiam się natomiast, dlaczego media w kółko tą sprawę Andruszkiewicza jakby pompują. Wydaje się, że już wszystko zostało powiedziane. Przypomniał mi się wywiad, którego udzielił były premier Węgier Gyula Horn, który mówi, że gdy chciałem jakąś ważną dla państwa decyzję przeprowadzić, podejmowałem mniej ważną, ale kontrowersyjną, żeby skupić uwagę powierzchownych obserwatorów polityki. Chcę pan nam powiedzieć, że to jest taki makiaweliczny plan, że prezes Kaczyński w porozumieniu z premierem Morawieckim wrzucili sobie posła Andruszkiewicza do Ministerstwa Cyfryzacji, tam, wychodząc z założenia, że tam nie naszkodzi. Ludzie się zainteresowali tym, a tymczasem ktoś się dobiera, nie wiem, do naszych pieniędzy. Ja tego nie wiem. Powiedziałem jedynie, że zastanawiając się nad racjonalnością tej decyzji, przypomniała mi się ta wypowiedź byłego premiera Węgier. Obawiam się, że to wynika z tego, że pan profesor jako osoba zbyt inteligentna we wszystkim doszukuje się drugiego dna. Czasami rzeczywistość jest prosta. Czyli? No czyli po prostu ktoś sobie pomyślał, że ach, przyda nam się poparcie narodowców, wymyślmy pierwszego narodowca, na A jest Andruszkiewicz, bierzemy jego. No, to jest problem z tym, że niedawno z całą rodziną obejrzałem drugi sezon serialu Westworld. I tam jest pytanie, które bohaterowie sobie powtarzalnie zadają. Czy kwestionujesz naturę rzeczywistości? Dobrze, panie profesorze, zanim wejdziemy w kwestionowanie natury rzeczywistości, odpowiem sobie na bardzo ciekawe pytanie, co jest naturą rzeczywistości oraz czym jest rzeczywistość. Na rozważania filozoficzne zapraszamy do rmf24.pl. Na razie chciałem jeszcze o tym porozmawiać. Panie profesorze, niech mi pan wymieni, proszę, dwie, trzy najważniejsze inicjatywy polityczne Andrzeja Dudy w czasie jego kadencji.
Ja myślę, że bardzo ważną inicjatywą było przeprowadzenie obchodów stulecia niepodległości tak, żeby one były nie dzielące, mówi pan poważnie? A łączące. Myślę, że tak. Gdyby nie Hanna Gronkiewicz-Waltz, nie byłoby żadnych obchodów. Ja sądzę, że Hanna Gronkiewicz-Waltz chciała sprowokować sytuację niedobre, ale badania zamówione przez Narodowe Centrum Kultury kilka dni po tych obchodach pokazało, że 72% powiedziało, że one były łączące i niedzielące. Dobra, to bez polemiki z mojej strony. Czyli pierwsze, ważna inicjatywa, taka godna zapamiętania z kadencji Andrzeja Dudy. Ale oczywiście inny element jest kluczowy. W pierwszym okresie prezydentury prezydent odbył sporo wizyt zagranicznych po to, żeby osobiście poznać większość przywódców państw, którzy będą na szczycie NATO w Warszawie. Żeby być w roli gospodarza, który rozumie sposób myślenia i żeby wstępnie dokonane na poziomie technicznym uzgodnienia co do wzmocnienia flanki wschodniej zostały zrealizowane. I dzięki między innymi w dużej mierze, dzięki tym osobistym kontaktom prezydentom z większością gości szczytu udało się... Nie no, słynne są zdjęcia z panią prezydent Chorwacji. To rzeczywiście obiegły również internet, więc... A co pan tam wypatrzył na tych zdjęciach? Wspaniały uśmiech zarówno ze strony pana prezydenta, jak i pani prezydent. No widzi pan, budowanie pozytywnych emocji przyczynia się do wzmacniania flanki wschodniej. To ja się do pana uśmiechnę i powiem, to jakie jeszcze inicjatywy, te ważne polityczne inicjatywy, które nie są tylko wetem albo podpisaniem ustawy, Polacy powinni zapamiętać. Bo pan wspomniał o obchodach prezydentury oraz przygotowaniu... Powinni zapamiętać inicjatywę, która w krótkiej skali się wydaje niepowodzeniem, a która jest ważnym posunięciem, mianowicie projekt referendum konsultacyjnego w sprawie treści konstytucji. No tak, to rzeczywiście będzie... Prezydent stworzył platformę rzeczowej, oderwanej od bieżączki politycznej, debaty o kształcie konstytucji. Okazało się, że zarówno opozycja machająca przy każdej okazji hasłem konstytucja nie chciało w tej debacie uczestniczyć, jak i też obóz rządzący. Ale pytania były niepoważne, panie. Słucham? Pytania były niepoważne, a poza tym nie ma na stole żadnego projektu konstytucji. Nie ma złych pytań, odpowiedzi mogą być złe. Pan już słyszał pewno tą formułę, tak, może jeszcze słyszałem, na studiach. Ale to ja panu powiem uczciwie. Ale jak ja się nie przygotuję na przykład do wywiadu, to też pytam o... No zadaję niepoważne pytania. Mam wrażenie, że ktoś w kancelarii prezydenta nie odrobił lekcji. Nie, proszę uwagę, że to była... pytania, to była konsultacja przed referendum konsultacyjnym. Nie chciano wykorzystać tej szansy, którą wrażenia prezydent stworzył. Panie profesorze, kiedy w 2015 roku Andrzej Duda obejmował urząd prezydenta, to wszyscy wiedzieli, o co mu chodzi. Czy się z nim zgadzali, czy się z nim nie zgadzali, to inna rzecz. Wiedzieli, o co mu chodzi. Dzisiaj mam wrażenie, że prezydent przemawia, obchodzi, celebruje, upaja się. Cały czas prezydentowi chodzi o Polskę. Nie mam zielonego pojęcia, o Polskę, o co suwerenną, która potrafi skutecznie zabiegać o swoje interesy. Zarówno w relacji z wewnętrznymi grupami interesu, jak i zagranicznymi. I w miarę swoich umocowań konstytucyjnych prezydent ten cel realizuje. Bardzo się panu spodobało określenie ucho prezydenta, że to panu. A kto go użył? To, no my. My? To od... My, Polska. My, naród. Ja myślę, że każdy... O tym wszystkim. O uchu prezydenta i nie tylko prezydenta. Na rmf24.pl i interi.pl zapraszamy serdecznie, a słuchaczom radia dziękujemy. Tak? Ja też mam podziękować? Tak. To dziękuję bardzo państwu. Jak pan jest taki uprzejmy, to pan podziękował, jak nie, to pan sobie się zajmie herbatą. A ja w tym czasie zadam inne pytanie. Pytanie nie o ucho prezydenta, zostawmy te inicjatywy polityczne na razie. Naprawdę nie ma pan poczucia, że obserwujemy coś w rodzaju pewnej bezradności prezydenta, że ja nie widzę naprawdę, i to mówię teraz bez złośliwości, żadnej głównej myśli tej prezydentury, ani zbliżającej się kampanii wyborczej. Co chce mi powiedzieć prezydent, gdy będzie zabiegał o mój głos? Chcę powiedzieć, że wspierał te projekty dobrej zmiany, które w jego ocenie były zgodne z interesem Polski i zasadami państwa prawa, a gdy miał zastrzeżenia, wetował i uzasadniał swoje zastrzeżenia. Ale to jest bardzo reaktywne. To znaczy prezydent w roli... nie chcę mówić długopisu podpisującego wszystko, co mu pokażą, albo też wetującego od czasu do czasu. Natomiast
Pytanie o inicjatywę polityczną. Zgoda. Pan powiedział o szczycie NATO, to ja panu jeszcze podpowiem. Trójmorze. To jest bardzo ważna inicjatywa polityczna, z której wszyscy się śmiali na początku, a teraz na szczyt Trójmorza przyjeżdżają ministrowie ze Stanów Zjednoczonych i z Niemiec. To jest poważna sprawa. Okej. Okay. A na naszym krajowym podwórku? No ale proszę zwrócić uwagę, że sprawa pomocy dla osób, które zostały wrobione często w kredyty frankowe, leży i kwiczy. Pokazuje, że prezydent aktywnie testuje możliwości swojego oddziaływania. Każdy polityk, który jest przekonany co do pewnych wartości, to testuje możliwości swojego działania. Nie sądzę, żeby prezydent już do końca wyczerpał te możliwości, ale ta sprawa pokazuje, że jest bardzo trudno skutecznie działać w sprawie, która jest kontrowersyjna. Dlaczego ona jest kontrowersyjna? Między innymi dlatego, że notowania walut spowodowały, że sytuacja frankowiczów, która wydawała się być bardzo opresywna w momencie kampanii wyborczej 2015 roku, potem nie była tak trudna, chociaż nadużycia ze strony szeregu banków nie powinny ulegać wątpliwości. No dobrze, tylko w tej sprawie widać też wyraźnie, że pan prezydent, przepraszam, nic nie może. To się okaże. Na razie przez 4 lata nic nie zrobił w tej sprawie. W tej sprawie widać było, że prezydent... Że prezydent podjął bardzo ostrożną, bardzo nikłą, drobną ustawę, nawet to zostało zablokowane. Że prezydent musi budować poparcie nie tylko wśród elektoratu, ale także w obozie władzy. No dobrze, to zostawmy teraz sprawy frankowiczów. Z badań nie tylko profesora Parucha wynika, że elektorat PiSu jest dużo mniej konserwatywny niż liderzy tejże partii. I że nie przeszkadzają wyborcom Prawa i Sprawiedliwości zarówno związki partnerskie, jak i nawet kwestia aborcji zupełnie ich nie rozpala. Czy partia powinna podążyć za swoimi wyborcami? Czy też raczej powinna ich przekonywać do siebie? I tak. Georg Simmel, wybitny niemiecki socjolog. Czasami, proszę Państwa, warto zaprosić profesora. W tekście poświęconym władzy i przywództwu lubił cytować XIX-wiecznego niemieckiego przywódcę związkowego, który mawiał do swoich związkowców: jestem waszym przywódcą, a więc muszę podążać za wami. Ale niekiedy politycy posiadają wiedzę głębszą o pewnych zdarzeniach, na przykład pochodzącą z danych wywiadowczych. Sprawa aborcji w związku partnerskim raczej przez polskich agentów nie została rozpracowana. Wie pan, jestem pod wrażeniem omówień prac francuskiego geografa społecznego Christophe Gilly, Moi wyrazy szepczą mi do ucha, że pan wymyśla tych wszystkich naukowców i ekspertów na poczekaniu. Można w internecie to znaleźć, który pokazał, że polityka otwartości pod hasłem różnorodności, pro-choice, multikulturowości i tak dalej w krajach gospodarek globalnych doprowadziło do większej zamkniętości społecznej. Ja myślę, że zadaniem Prawa i Sprawiedliwości jest pokazanie, że pewne trendy kulturowe, które na pierwszy rzut oka się wydają albo niewinne, albo które wydają się być prorozwojowe, prowadzą do pewnych matni. Wydaje się, że takie społeczeństwo jak francuskie właśnie znalazło się w pewnej matni multikulturalizmu i otwartości, która zaowocowała, ta rzekoma otwartość zaowocowała głębokimi podziałami społecznymi i zablokowaniem szansy mobilności w górę rozwoju zawodowego wielu grup Francji tak zwanej peryferyjnej. Zgoda, tylko zostawmy bolączki, że użyję słowa, które pan jeszcze powinien pamiętać, bo to w PRL-u były bolączki. Bolączki Francuzów. Porozmawiamy o Polsce. Nie, to nie są bolączki Francuzów. To są bolączki wszystkich krajów, które wybrały w gospodarce globalnej
bezmyślnie, bezrefleksyjnie pewną ścieżkę rozwoju. Ja mam wrażenie, że akurat Polska jest w tej chwili bez możliwości dokonania takiego wyboru. Niech pan zwróci uwagę, że jak reagujemy na wieści o tym, że w Polsce brakuje rąk pracy. No, wiemy już, że z Ukrainy nie przyjadą, to pojawiają się pomysły i to realizowane, że będziemy sprowadzać Filipińczyków, że będziemy sprowadzać Azjatów. Dlaczego? Bo wierzymy, że się łatwiej jakoś będą wtapiać w nasze społeczeństwo. No i właśnie te badania Christophe Guilly, nie wiem, czy francuski dobrze nazwisko wypowiadam, pokazują, że ze względów na poprawność polityczną nie analizowano ekonomicznych konsekwencji imigracji. W przypadku Stanów Zjednoczonych otwartość na imigrantów przyczyniła się, jak wynika z wielu badań, do obniżenia płac robotników amerykańskich. My musimy znaleźć sposób równoważenia potrzeby rozwoju i dynamiki gospodarki z wymaganiami płacowymi polskich pracowników. To fascynujący wykład, ale ja zadałem konkretne pytanie, tam ono sobie gdzieś tam leży wśród rzeczy niezałatwionych. To próbuję panu pokazać głębszy sens tego pytania. A ja zadaję panu bardzo konkretne pytanie, bo nasz słuchacz chciałby wiedzieć. Na przykład, trafia na stół do prezydenta ustawa zaostrzająca przepisy aborcyjne. I co mu mówi jego doradca, profesor Andrzej Zybertowicz? Mówi mu podpisz Andrzej albo mówi powtórzyłbym rozumowanie Jarosława Kaczyńskiego z ostatniego spotkania klubu parlamentarnego PiS, który przywołał klasyka analiz politycznych, być może najwybitniejszego socjologa w dziejach ludzkości, Maxa Webera, który mówi, że trzeba odróżnić etykę przekonań od etyki odpowiedzialności. Etyka przekonań mówi, co na gruncie naszych instynktów moralnych lub zasad właśnie etycznych jest słuszne lub niesłuszne. Ale tylko odpowiedzialności mówi, jakie mogą być konsekwencje, jeśli kierując się swoimi wartościami przeprowadzisz, na przykład będąc politykiem, pewne rozwiązanie instytucjonalne. Może to jest grzeczne powiedzenie, że pan doradzałby weto w tej sprawie. Jeśli społeczeństwo nie dojrzało do pewnego typu odpowiedzialności moralnej, to narzucanie pewnych ograniczeń może spowodować, że jakby pewien poziom odpowiedzialności zostanie jeszcze zmniejszony. A polskie społeczeństwo nie dojrzało do tych moralnych wymagań? Ja myślę, że to powinno być tak, że ci, którzy chcą, generalnie wszyscy powinniśmy zwiększać wzajemnie wobec siebie oczekiwania moralne, ale ci, którzy głośno to mówią, powinni własnym przykładem najlepiej to propagować. Panie profesorze, żeby nie było, że nie zadaję panu pytań uzgodnionych, o co się mam mamy jakieś uzgodnione pytania. Tak, mamy tematy uzgodnione. Czyli jakie jest 2 plus 2? To jest jedno. A to tego nie wiemy właśnie. To jest mój zaprzyjaźniony matematyk tłumaczył, że o mój drogi, to jest bardzo skomplikowana sprawa. Że to wcale nie jest takie proste. Ale bo jak jemu resztę wydają z 4000, to on uważa, że to jest skomplikowana sprawa? Moim zdaniem akurat ten matematyk, to on po pierwsze takich pieniędzy nie widział, a po drugie jest kosmitą. Więc zanim on tymi swymi czułkami ogarnie rzeczywistość, to rzeczywiście... Jeśli zainwestował w bitcoiny, to chyba jednak posługuje się algebrą klasyczną. Zostawmy bitcoiny. Ja chciałem... Nie no, widzi pan, pan nie chce rozmawiać o sprawach ważnych. Myśli pan, że ważna jest inicjatywa Barbary Nowackiej, by rozdzielić Kościół od państwa, no choćby w ten sposób, że się że nie będzie się płaciło za lekcje religii w szkołach. Zostanie to przesunięte na czas pozalekcyjny i tak dalej. Zastanawiam się, czy to wynika w przypadku pani Nowackiej z etyki przekonań, czy jest to manipulacja polityczna, żeby po prostu stworzyć nowy temat, żeby wokół pewnego wątku dyskutowano, żeby przedstawiciele różnych stylów myślenia skakali sobie do gardła. Myśli pan, że to jest po to, żeby wywołać konflikt społeczny, żeby sobie, jak pan mówi, skakali do gardła politycy? Radykalna lewica, a chyba do tej części lewicy należy pani Barbara Nowacka, znana jest z tego, że sięga różne inżynierie społeczne. Czyli pana zdaniem to jest w zasadzie tylko wrzutka taka? Rozważam taką możliwość.
rozważyłby taką możliwość, a Matteo Salvini, który jutro przyjedzie do Warszawy i zapewne wzbudzi duże zainteresowanie mediów, to jest wrzutka, czy to jest poważna inicjatywa? Przypomnijmy naszym słuchaczom, że Matteo Salvini to lider, to włoski wicepremier i lider Ligi Północnej, takiej partii, która no, uznawana jest przez jej krytyków z lewicy za wręcz neofaszystowską. Oczywiście jest to przesadzone, bo to jest partia, ale jest to partia dość radykalna i radykalnie eurosceptyczna. Samo spotkanie jest inicjatywą poważną, ale czy ona przyniesie długofalowe dobre dla Polski skutki, to zobaczymy. A co byłoby dobrym skutkiem? Dobrym skutkiem byłoby na przykład, spekuluję sobie, gdyby dwa duże państwa Unii, Polska i Włochy, na przykład podjęły inicjatywę powołania nowego ugrupowania partyjnego w nowym parlamencie europejskim. EKR, zwłaszcza czyli ugrupowanie konserwatystów po wyjściu Brytyjczyków, staje się mało znaczące. IPP i ugrupowania socjaldemokratyczne są nazbyt otwarte na lewackie inicjatywy inżynierii społecznej. I gdyby na przykład Polska i Włochy podjęły inicjatywę z powołania wspólnego ugrupowania, to przedstawiciele takiej prawdziwej prawicy, nazwijmy racjonalnego konserwatyzmu, to ugrupowania konserwatywne z innych krajów mogłyby się dołączać. Widząc, że jest pewna masa grawitacyjna. A czy racjonalnym konserwatyzmem jest Marine Le Pen we Francji? Bo ona też wokół tego pomysłu orbituje. Widzi pan, to jest w ogóle problem, żeby pan jako dziennikarz wie, że żeby zostać usłyszanym, trzeba niestety nadmiarowo krzyczeć i eksponować. I w komunikacji politycznej, która byłaby bardzo racjonalna, trudno jest dotrzeć do wielu części elektoratu. Nie, żebym zrozumiał, co pan mi chce powiedzieć, nie, panie profesorze. Nie musi pan zrozumieć. Inaczej mówiąc, w reakcji na racjonalne problemy społeczne politycy artykułują tematy w sposób emocjonalny albo nadmiernie emocjonalny. Ale ja pana pytam o Marine Le Pen, a pan mi mówi o tym, że politycy są A ja mówię, że jeśli chcemy interpretować i rozumieć dowolne ugrupowanie polityczne, to musimy pewne mechanizmy komunikacji społecznej uwzględniać. Wiedzę o tych mechanizmach. Dalszą część wykładu odbędę już sam. Proszę państwa, bardzo państwu serdecznie. Sam pan będzie sobie wykładał? Nie, przyjmę na siebie rolę słuchacza, a słuchaczom i naszym widzom bardzo serdecznie dziękuję. Kłaniam się nisko. Do widzenia.